Witam serdecznie, tu Bartek Kulczyński. W tym odcinku opowiem Państwu, jak pomóc sobie z przewlekłą niewydolnością żylną, czyli stanem, który polega na zastoju żylnym, spowodowanym cofaniem się, czyli wstecznym przepływem krwi w żyłach, a także wywołanym zwężeniem lub niedrożnością żył. Tu tylko dopowiem, że do przewlekłej niewydolności żylnej zaliczamy m.in. chorobę żylakową, czyli po prostu żylaki. Przy okazji wspomnę też kilka słów o hemoroidach które jednak nie są ściśle powiązane z niewydolnością żylną. Stąd też z tego materiału dowiedzą się Państwo, co zrobić, aby wspomóc leczenie żylaków, w tym zarówno żylaków kończyn dolnych, jak i żylaków odbytu, i ogólnie, żeby wzmocnić swoje żyły. Oczywiście skupię się na naturalnych metodach. Zapraszam do oglądania. Muszę zacząć od tego, że przewlekła choroba żylna dotyka znaczną część naszej populacji. Według szacunków, z tym problemem zmaga się nawet około połowa kobiet. I od 15 do 30% mężczyzn. Te dane potwierdzają, że przewlekła choroba żylna częściej pojawia się u kobiet niż u mężczyzn. Przewlekła choroba żylna najczęściej objawia się w postaci uczucia ciężkich nóg, które ustępuje lub ulega złagodzeniu po odpoczynku, szczególnie wtedy gdy mamy uniesione kończyny dolne. Dodatkowo mogą pojawić się kurczowe bóle łydek i uczucie ich rozpierania. Zwykle nasilają się one w nocy, a także podczas upałów oraz w trakcie pozycji siedzącej lub stojącej. Do innych oznak, które mogą wskazywać na przewlekłą chorobę żylną, zaliczam też ból wzdłuż przebiegu żyły, świąt skóry i parestezję, czyli uczucie mrowienia i drętwienia kończyn. O obecności przewlekłej choroby żylnej świadczą też oznaki takie jak niebieskosine zabarwienie żył, które stają się poszerzone i mają kręty przebieg. Dodatkowo zwykle do czynienia mamy z obrzękami, które początkowo ustępują, zaś w późniejszym czasie przyjmują charakter trwały. Ponadto może dojść do stwardnienia skóry oraz pod udzi. Teraz przejdę do krótkiego omówienia, które składniki diety wspomogą zdrowie naszych żył. Spośród bardziej znanych związków wartościowa będzie witamina C, a to między innymi dlatego, że witamina C bierze udział w powstawaniu kolagenu. Z kolei kolagen zapewnia odpowiednią elastyczność i sprężystość naszych żył. W ten sposób wzmacnia ściany żył i zapobiega nadmiernemu rozszerzaniu się żył i zastojowi krwi w tych naczyniach krwionośnych. Jeśli chcą Państwo się dowiedzieć, które produkty są najbardziej obfite widemne C, to zachęcam do odszukania filmu o tej tematyce na moim kanale. Warto zainteresować się również witaminami z grupy B. Mam tu na myśli przede wszystkim witaminę B6, witaminę B12 i kwas foliowy. Witaminy te obniżają poziom homocysteiny we krwi. I jest to kluczowe, ponieważ naukowcy dowiedli, że zbyt wysokie stężenie tej cząsteczki w naszym organizmie sprzyja powstawaniu niewydolności żylnej. Czyli można powiedzieć, że wymienione przeze mnie witaminy pośrednio zapobiegają niewydolności żylnej i przyczyniają się do usprawnienia funkcjonowania żył w przypadku osób z żylakami. Jeśli chodzi o nieco mniej znane związki, to w przypadku zapobiegania i wspomagania leczenia przewlekłej niewydolności żylnej i żylaków. Pomocne będą też polifenole, czyli składniki cechujące się m.in. silnymi właściwościami przeciwutleniającymi. Naukowcy wskazują, że tego typu składniki pomagają uregulować napięcie żylne i zmniejszyć zaburzenia w funkcjonowaniu żył. Wśród tej grupy związków szczególnie cenny wydaje się składnik o nazwie diosmina. Według danych literaturowych diosmina poprawia elastyczność i stan napięcia ścian naczyń żylnych. W ten sposób związek ten usprawnia powrót krwi skończyn dolnych w kierunku serca. W efekcie zapobiega zastojowi żylnemu w kończynach dolnych. Dodatkowo diosmina ma właściwości przeciwzapalne i przeciwobrzękowe. I tu jako ciekawostkę powiem, że diosmina jako czysty związek jest sprzedawana jako lek właśnie w przypadku leczenia przewlekłej niewydolności żylnej, w tym żylaków kończyn dolnych, jak również w przypadku żylaków odbytu, czyli hemoroidów. Naturalnym zaś źródłem diosminy są cytrusy, czyli pomarańcze, grejpfruty, mandarynki czy cytryna. Trzeba mieć jednak świadomość, że jej poziom w tych produktach jest o wiele niższy niż w preparatach farmaceutycznych. Niemniej zachęcam, aby do swojej diety włączyć te owoce, jeśli mamy problemy z żyłami. Jeśli chodzi o zalecenia żywieniowe, to zarówno w przypadku żylaków kończyn dolnych, jak również hemoroidów, czyli żylaków odbytu, sprawdzi się dieta wysokobłonnikowa, a to dlatego, że przeciwdziała ona zaparciom, które nasilają wspomniane problemy chociażby dlatego, że zaparcia zwiększają ciśnienie w jamie brzusznej i w ten sposób dochodzi jednocześnie do wzrostu ciśnienia w naczyniach żylnych kończyn dolnych. Wobec tych informacji warto wprowadzić do jadłospisu płatki i otręby, gruboziarniste kasze, w tym np. kaszę gryczaną, jaglaną i pęczak, ryż brązowy, nasiona roślin strączkowych, a także świeże warzywa i owoce ze skórką. Dobrym rozwiązaniem jest też sięgnięcie pofermentowane produkty mleczne, takie jak jogurt naturalny czy kefir. Dodatkowo pomocne będzie dostarczanie około 1,5 litra płynów na dobę, przy czym ważne, aby nie były to napoje słodzone. Teraz chciałbym przejść do drugiej części filmu, czyli podania i omówienia wybranych ziół, które stosowane np. zewnętrznie pomagają w przypadku żylaków i przede wszystkim związanych z nimi obrzodzeń. Informacje, które Państwu zaraz przekażę, w dużej mierze zaczerpnąłem z książek dotyczących ziołolecznictwa, w tym z książki napisanej przez polskiego wybitnego znawcę fitoterapii, doktora Aleksandra Ożarowskiego. Uważam, że warto propagować stosowanie ziół, tym bardziej, że mam wrażenie, że dziedzina związana z ziołolecznictwem powoli odchodzi w zapomnienie. Pierwszym stosunkowo mało znanym ziołem wykorzystywanym w omawianym zakresie jest nostrzyk żółty. O właściwościach zdrowotnych zielanostrzyka decydują przede wszystkim obecne w nim związki o nazwie kumaryny. Wspomniane zioło usprawnia przepływ krwi przez naczynia żylne i włosowate. Co więcej, składniki w nim się znajdujące chronią ścianę naczyń krwionośnych przed uszkodzeniami spowodowanymi np. histaminą lub toksynami bakteryjnymi. Jednocześnie poprawiają ich szczelność i zmniejszają ich kruchość. Doktor Ożarowski podaje, że preparaty na bazie nostrzyka żółtego sprawdzają się zarówno w przypadku żylakowego obrządzenia nóg, jak również w żylakach odbytu. Co więcej, zioło to przynosi też korzyści osobom zmagającym się z zakrzepowym zapaleniem żył i obrzękami limfatycznymi. Z ziela nostrzyka żółtego przygotowuje się napar poprzez zalanie jednej łyżki ziela jedną szklanką wrzątku. Całość zaparzamy pod przykryciem przez około pół godziny, po czym przecedzamy. Tak przygotowany napar możemy pić od 2 do 3 razy dziennie po około 100 ml. Napar ten możemy wykorzystać również w postaci okładów do przemywania skóry. Wówczas możemy nieco zwiększyć ilość zaparzanego zioła. Innym pomocnym ziołem jest rumianek pospolity, o którym stosunkowo niedawno pisałem w porannym Dzienniku Zdrowia. W każdym razie, poza jego korzystnym wpływem na układ trawienny, warto podkreślić, że może być on stosowany zewnętrznie na żylaki odbytu i obrzedzenia żylakowe kończyn dolnych. Możemy przygotować z niego napar poprzez zalanie jednej łyżki kwiatów jedną szklanką wrzącej wody. Kwiaty rumianku zaparzamy pod przykryciem przez około kwadrans, po czym napar przecedzamy. Napar stosujemy w postaci okładów na owrzodzone miejsce. Tu jeszcze dodam, że silniejsze działanie w porównaniu do naparu wykazuje nalewka. Aby dowiedzieć się, jak ją sporządzić, zachęcam do odszukania dziennika, w którym dokładnie to opisywałem. Na potrzeby okładów stosujemy pół łyżeczki nalewki na jedną czwartą szklanki wody. Zewnętrznie na obrządzenia żylne i żylaki odbytu przydać się może również dzielnicy pospolitej. W przypadku żylaków kończyn stosujemy odwar w postaci okładów, zaś w przypadku żylaków odbytu wykorzystujemy odwar do obmywania lub tak zwanej nasiadówki, czyli kąpieli nasiadowej. Dla osób, które tego nie wiedzą, powiem, że kąpiel ta polega na zanurzeniu pośladków lub nawet całych bioder na kilkanaście minut w ciepłej wodzie na przykład z dodatkiem różnych ziół. Wspomnianą nasiadówkę można wykonać w wannie lub z zastosowaniem dużej miski. Potrzebny odwar sporządzamy poprzez zalanie półtorej łyżki ziela jedną szklanką wody. Całość gotujemy przez 5 minut, a następnie przecedzamy. Na żylaki odbyto dobrym rozwiązaniem będzie też wilżyna ciernista, która poprawia przepływ krwi, a także zmniejsza krwawienie oraz ból. Doktor Różański wskazuje, aby z wilżyny przygotować odwar poprzez zalanie trzech łyżek korzeni dwoma szklankami wody i gotowanie mikstury aż do zmniejszenia jej objętości o połowę. Następnie całość standardowo przecedzamy i pijemy w ilości 50 ml 3 razy dziennie przed posiłkiem. Taką kurację najlepiej prowadzić od 2 do 4 tygodni. Jeszcze innym pomysłem jest sięgnięcie po kłączer rdestu wężownika. Zioło to podobnie jak w przypadku chociażby lnicy pospolitej stosujemy w postaci okładów jeśli mowa o owrzodzeniach żylakowatych kończyn dolnych lub w formie kąpieli siedzącej, gdy zmagamy się z żylakami odbytu. Do użytku zewnętrznego w postaci okładów sporządzamy odwar. Proporcje są następujące. jedna łyżka sproszkowanego kłącza na jedną szklankę wody. Zioło gotujemy przez 5 minut. Jeśli zależy nam na zrobieniu sobie kąpieli, wówczas wykorzystujemy około 5 łyżek kłączy na 2 litry wody. Całość gotujemy przez 7 minut, po czym przesadzamy i wlewamy do wanny wypełnionej do połowy wodą o temperaturze około 37 stopni Celsjusza. Zalecany czas kąpieli to 15 do 20 minut. Do ziół sprzyjających złagodzeniu żylaków odbytu i owrzodzeń żylakowych zaliczam również dąb szypułkowy, a konkretnie pozyskiwaną z niego korę. Zarówno do okładów, jak i nasiadówek sporządzamy odwar poprzez gotowanie jednej łyżki kory w jednej szklance wody. Czas gotowania to 5 minut. Na uwagę zasługuje również korzeń żywokostu lekarskiego. Dla osób bardziej wtajemniczonych powiem, że o jego walorach zdrowotnych decydują przede wszystkim związek o nazwie alantoina, jak również substancje śluzowe w postaci np. glukuronomannanu. Stosujemy go zewnętrznie jako odwar do okładów na obrządzenia żylakowe nóg. Odwar sporządzamy nieco inaczej niż w przypadku omówionych wcześniej ziół, a mianowicie najpierw zalewamy jedną łyżkę korzenia półtorej szklanką ciepłej wody. Tak zalany korzeń macerujemy przez 6 godzin, czyli po prostu pozostawiamy go w wodzie. Po upływie tego czasu całość gotujemy przez 5 minut, przecedzamy i tak jak już powiedziałem, stosujemy w postaci okładu. Na liście przydatnych ziół zamieściłem też ruszczyk kolczasty, który zawiera prozdrowotne związki, takie jak ruscyna i ruskogenina. Zdaniem doktora Różańskiego, innego polskiego znawcy fitoterapii, roślina ta poprawia przepływ krwi w żyłach, a także usprawnia przepływ limfy. W efekcie zapobiega ona zastojom krwi, a także powstawaniu obrzęków, co więcej wzmacnia i uszczelnia ona naczynia krwionośne. Wobec tego Różczyk kolczasty sprawdzi się w zastojach krążenia żylnego, żylakach, obrzękach kończyn dolnych oraz hemoroidach. Doktor Różański zaleca przygotowanie odwaru różczykowego poprzez najpierw zbliżenie spirytusem jednej łyżki suchych kłączy lub dwóch łyżek suchego ziela, a następnie po upływie 5 minut, zalanie rośliny jedną szklanką zimnej wody. Gdy całość doprowadzimy do zagotowania, wówczas odstawiamy na około 40 minut pod przykryciem. Następnie odwar przecedzamy, dzielimy go na cztery porcje i spożywamy je w ciągu dnia. Zaleca się, aby taką kurację przeprowadzić przez 2 lub 3 miesiące i warto wznawiać ją co pół roku. Surowcem zielarskim przydatnym w przypadku zastojów żylnych, owrzodzeń żylakowych i żylaków odbytu są też nasiona i kwiaty kasztanowca, a to dlatego, że zawierają one cenny związek o nazwie escyna. Z kwiatów i nasion sporządza się odwar. Więcej informacji o kasztanowcu i o tym jak zrobić taki odwar mogą Państwo przeczytać w jednym z moich dzienników, który wysłałem Państwu 29 września tego roku. W tym miejscu krótki przerywnik, ponieważ chciałbym zaprosić Państwa do zapisania się na mój darmowy newsletter o zdrowiu, który nazwałem porannym dziennikiem zdrowia. A poranny dlatego, że piszę go i wysyłam od poniedziałku do piątku o 6 rano jako dwuminutowa lektura do porannej kawy lub herbaty. Dziennik jest uzupełnieniem mojego kanału YouTube. Aby się na niego zapisać, zapraszam na wwwdoktorbartekpl ukośnik dziennik. Jeśli chodzi o jeszcze inne wskazówki wspomagające zapobieganie i łagodzenie przewlekłej niewydolności żylnej, w tym żylaków, to należy zadać sobie pytanie, co poza uwarunkowaniami genetycznymi, ciążą, wiekiem i płcią może prowadzić do wspomnianych problemów zdrowotnych. Otóż do tak zwanych modyfikowanych czynników ryzyka przewlekłej niewydolności żylnej, czyli do czynników, które mogą powodować tę przypadłość i na które jednocześnie mamy pewien wpływ, zaliczam przede wszystkim nadwagę i otyłość. Dlatego też jeśli mamy zbyt dużo tłuszczyku, to aby sobie pomóc w przypadku chociażby żylaków, dobrze jest zrzucić kilka zbędnych kilogramów. Dodatkowo warto wiedzieć również o tym, że występowaniu przewlekłej niewydolności żylnej sprzyja siedzący tryb życia, Stąd, jeśli nasze codzienne życie toczy się od kanapy do krzesła i z powrotem, to warto włączyć choć trochę aktywności fizycznej, chociażby w postaci spacerów. Tu dodam, że również i przy żelakach odbytu wskazana jest umiarkowana aktywność fizyczna, ale dobrze, aby był to rodzaj wysiłku, który nie powoduje wzrostu ciśnienia w jamie brzusznej. Zatem do zalecanych form aktywności przy hemoroidach zaliczam np. marsz lub szybki spacer. Chodzenie z kijkami, taniec, jazdę na rowerze oraz pływanie. Wspomnę też, że jednym z czynników predysponujących do pojawienia się wspomnianego problemu jest również długotrwałe tkwienie w pozycji siedzącej czy ogólnie w bezruchu, na przykład podczas wykonywanej pracy. Aby poradzić sobie z tym elementem życia, warto na przykład wyposażyć swoje stanowisko w odpowiednie podnóżki pod stopy. Podczas bezruchu w trakcie siedzenia sprawdzi się również zginanie grzbietowe stopy, czyli poruszanie stopy ku górze w kierunku piszczeli. Możemy też przyjąć pozycję stojącą i kilkukrotnie powspinać się na palcach. Jednocześnie proponuję, aby unikać zakładania nogi na nogę czy krzyżowania nóg podczas siedzenia. W ramach złagodzenia problemu, a przede wszystkim profilaktyki polecam od siebie, aby każdy z nas unosił sobie nogi o około 30 stopni powyżej poziomu serca na około kwadrans optymalnie 3 razy dziennie. Jednocześnie bardzo ważne jest to, aby gole nie były podparte na całej swojej długości. Ten bardzo prosty zabieg ułatwi powrót żylny i limfatyczny. Pomocny może okazać się też chłodny prysznic, szczególnie w okolicach goleni, co pozwoli zniwelować uczucie ciężkości nóg. Ich kurcze oraz złagodzi obrzęk stóp. Jednocześnie polecam unikać ciepłych czy wręcz gorących kąpieli, gdy temperatura wody znacząco przekracza 30 stopni. Jednocześnie dobrą praktyką jest zrezygnowanie z opalania. Jeśli chodzi o praktyczne wskazówki, to dobrze mieć świadomość, że nasze naczynia żylne nieszczególnie lubią też depilację gorącym woskiem oraz stosowanie gorącego nawiewu na stopy w trakcie jazdy samochodem. W przypadku osób wrażliwych czy podatnych na rozwój wspomnianej choroby, a także osób, które już się z nią zmagają, nie jest zbyt dobre też stosowanie ogrzewania podłogowego. Jak pewnie Państwo się domyślają, zdrowiu żył nie służy też noszenie obcisłej odzieży, która krępuje ruchy. W tym miejscu jeszcze tylko krótko wspomnę, że jedną z metod leczenia żylaków kończyn dolnych jest tak zwane leczenie uciskowe, inaczej kompresjoterapia. Polega ona na zastosowaniu zewnętrznego nacisku na kończynę dolną, co pobudza przepływ krwi Żylnej i chłonki. Metoda ta zapobiega zaleganiu krwi w kończynie i jednocześnie przyspiesza gojenie się obrzodzeń Żylnych. Pod pojęciem terapia uciskowa kryje się przede wszystkim stosowanie indywidualnie dobranych pończoch lub podkolanówek uciskowych oraz bandaży elastycznych. W ramach kompresjoterapii wykorzystuje się też tak zwany przerywany ucisk pneumatyczny z zastosowaniem odpowiedniej aparatury. Jeśli chodzi o leczenie uciskowe, to tu oczywiście należy zasięgnąć opinii lekarza prowadzącego. Mam nadzieję, że dzisiejszy materiał okazał się przydatny i że wprowadzenie kilku podanych przeze mnie wskazówek pozwoli Państwu poprawić stan swoich żył i złagodzić obecność żylaków. Jednocześnie będę wdzięczny za napisanie w komentarzu, czy spodobała się Państwu część poświęcona ziołom. Czyli ten przedostatni fragment, w którym opowiadałem po jakie zioła sięgać, w jaki sposób je przygotować oraz jakie stosować, aby złagodzić żylaki. Jeśli odbiór był pozytywny, to w przyszłych filmach postaram się również sięgać nieco szerzej do tematu ziół. Jeśli ten film ocenili Państwo jako wartościowy, to być może interesujący okaże się również odcinek, w którym opowiadam jak poprawić zdrowie tętnic, czyli co zrobić, aby przywrócić im odpowiednią elastyczność. Aby się z nim zapoznać, wystarczy teraz kliknąć na miniaturę, która pojawiła się na ekranie. A na dziś z mojej strony to wszystko, dziękuję za Twoją uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.